Zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów na czas świąt wielkanocnych. W sobotę autobusy i tramwaje będą kursować jak w soboty, a nie święta. Trzeba natomiast liczyć się z wyjątkami. Będą to albo zawieszone niektóre linie, albo na niektórych liniach będą obowiązywać specjalne rozkłady jazdy. To z kolei będzie oznaczać albo wcześniejsze zakończenie kursowania niektórych autobusów, albo pomijanie przez niektóre autobusy niektórych przystanków. Przede wszystkim chodzi tutaj o te przystanki, które są zlokalizowane w pobliżu centrów handlowych. Podobnie będzie w przypadku kursowania tramwajów. W Wielką Sobotę oraz w niedzielę wielkanocną ważne będą kolejne rozkłady jazdy na soboty niewakacyjne oraz na niedzielę i święta niewakacyjne. Niedziela i poniedziałek. Dla 25 linii tramwajowych to będzie wyglądało w ten sposób, że część z nich, 15, będzie funkcjonować w ramach rozkładu jazdy specjalnego, świątecznego, który obowiązuje w Boże Narodzenie, Nowy Rok i właśnie w Wielkanoc. Natomiast dla 9 linii będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w niedzielę i święta. Jedna jedyna linia, linia 23, nie będzie w te dni kursować. We wtorek, 11 kwietnia, komunikacja miejska będzie już kursować normalnie. Thank you.